Michał Kircher, witam Państwa w czwartek, 7 września i zapraszam na Jawor Express. Na ulicy Chopina w Jaworznie od prawie 3 tygodni jest ciemno. Mieszkańcy skarżą się, że służby nie podejmują działań, aby problem rozwiązać. Na ulicy Fryderyka Chopina w Jaworznie jest ciemno i to od dłuższego czasu, co wyjątkowo męczy tamtejszych mieszkańców. Kilkukrotnie interweniowali w tej sprawie u odpowiednich służb, ale ich prośby na nic się zdały. Na ulicy Chopina od dnia 19 sierpnia nie świecą latarnie. Jest po zmroku, jest ciemniusieńko. Ulica Chopina, ulica boczna tutaj, taka gruntowa droga jest. Jest ciemniusieńko po prostu. Tutaj żona chodzi tędy z pracy wieczorem po zmroku. Tędy bardzo często chodzą dzieci z młodymi. Nie wiem, co się musi stać, żeby służby zareagowały, bo było to wielokrotnie głoszone. Ja sam wykonałem chyba z 8 telefonów, sąsiad dzwonił i oni po prostu zbywają, że jest zgłoszenie przyjęte i będzie do realizacji. A od 19 sierpnia nie ma tutaj nikogo, nic się tu nie pokazuje, żadne służby, żadne pogotowie energetyczne, nic się nie dzieje w tym temacie. Samo tłumaczenie to, że mają zwarcie jakieś, to dla mnie, to co, ze zwarciem sobie już nie mogą poradzić. No to jest dla mnie niezrozumiałe. Bo niech zdemontują te latarnie. Po co te latarnie tutaj są? Niech je zdemontują w ogóle i mieszkańców zaopatrzą w latarki czołowe i będziemy sobie chodzić po domu. Mieszkańcy oczekują tylko jednego, że ktoś się pofatyguje i naprawi oświetlenie, co zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo w tej części miasta. Dlatego postanowiliśmy napisać do odpowiednich służb z zapytaniem, czy prac nie dałoby się przyspieszyć. Święto motoryzacji w Jaworznie odbędzie się już w najbliższą niedzielę. Na mieszkańców czeka mnóstwo samochodowych atrakcji. Moto Day 2023 w Jaworznie szykuje się istnie ekscytująco. Tegoroczne święto motoryzacji organizowane przez Grupę Cargo oraz Prestige Garage ma do zaproponowania mnóstwo atrakcji. Bardzo dużo samochodów tuningowanych, klasycznych, które będzie można zobaczyć u nas na obiekcie. Jak co roku będą odbywały się też jazdy na płycie poślizgowej, gdzie pod okiem instruktora będzie można w sposób bezpieczny zmierzyć się z płytą poślizgową, zobaczyć jak reagujemy w sytuacjach awaryjnych. Masę atrakcji mamy przewidzianych również dla dzieciaków, więc zapraszamy tutaj nie tylko kierowców, ale również rodziny z dziećmi. Będą dmuchańce różnego rodzaju, konkursy z nagrodami. Wartość tych nagród to prawie 10 tysięcy złotych, więc jest o co walczyć. Oprócz tego na wszystkich zainteresowanych czeka symulator dachowania, alkogogle, refleksomierz, drift taxi, a nawet cięcie samochodu przez jaworznickich strażaków. Dla najmłodszych przewidziane są m.in. miasteczko drogowe czy małe go-karty. Dużą frajdę zapewni także przejażdżka po Jaworznie zabytkowym Ikarusem. Całe rodziny zapraszamy mieszkańców Jaworzna, żeby zapoznali się właśnie z tym, czym nasza firma się zajmuje od lat, czyli głównie szkolenia, no ale tych atrakcji dla dzieciaków też nie zabraknie. Jak co roku impreza będzie promocją bezpiecznej i odpowiedzialnej jazdy. Początek wydarzenia przewidziany jest na godzinę 12 już w najbliższą niedzielę, 10 września w siedzibie Grupy Cargo przy ulicy Karola Darwina 17. Impreza potrwa do godziny 18. Wstęp jest bezpłatny. Jaworznicki zespół Andareda jest tuż przed premierą swojej najnowszej płyty Eksperyment Człowiek. Lider zespołu Piotr Skałka zapowiada, że krążek daje mocno do myślenia. Eksperyment Człowiek to, wiesz, to nie tylko taka muzyka, która ma służyć umilaniu czasu. Eksperyment Człowiek to tak naprawdę, bo masz ją pierwszy raz w ręku, tą płytę, bo ona tak naprawdę ma dosłownie kilkanaście godzin. Świeżynka, tak, ale wszystkie liczące się redakcje muzyczne i portale w tym kraju otrzymały ten materiał i wiedzą, że ten projekt to nie tylko umilacz czasu, to taka trochę prowokacja, która może zmienić twoje życie, w sensie myślowym oczywiście, no nie, i to jest taki trochę pomost pomiędzy tobą a twoim wnętrzem.
będziesz miał okazję się zapoznać. Jest tam mnóstwo trudnych pytań, do których też zachęcamy, żeby nie bać się zadawać nawet tych najtrudniejszych pytań. To też po prostu jest piękne. Czyli ta płyta pewne wnioski wyciąga i rozumie, że idzie za tym coś więcej. Ona nie wyciąga wniosków, ona prowokuje do poszukiwania tak naprawdę. Wiesz, kimże ja jestem, albo my jesteśmy, żeby udzielać odpowiedzi na najtrudniejsze pytania. Zwłaszcza, że każdy z nas ma potrzebę zadawania różnych pytań, ale ta płyta jest czymś takim, że ma cię sprowokować do czegoś więcej niż tylko przetrwanie, niż tylko jako istnienie. Powiedz mi, bo wiem, że ta płyta wzbudza zainteresowanie wielu różnych mediów. Będzie w Antyradiu, będzie w SC Rock. Gdybyś mógł jeszcze troszkę więcej nam zdradzić, gdzie jeszcze będzie można usłyszeć utwory z tej płyty? No wiesz, nie ukrywam, że bardzo, bardzo się cieszymy z odbioru. Z tego co wiem, no bo tak jak powiedziałem wcześniej, materiał przedpremierowo został wysłany do, no gdzie się tylko dało, no bo chcieliśmy zapoznać jakby ten polski świat muzyczny z naszym wydawnictwem i no nie musieliśmy długo czekać, bo z tego co pamiętam, to i w Prog Rocku już leciały fragmenty, opisy na Antyradiu, na SC Rock, w Polskim Radiu miałem już jeden program, jutro mam zaproszenie do Teleekspresu, do Marka Sierockiego. Dzisiaj odezwał się jeszcze największy portal muzyki progresywnej, chyba artrock.pl, który jest zachwycony w ogóle materiałem i chcą z nami robić 10 taką jakąś większą akcję promocyjną, połączoną z wywiadami. Cieszy mnie zaskoczenie, bo udzieliłem już paru wywiadów też w Warszawie, takie zaskoczenie, że podjęliśmy się bardzo ryzykownego projektu, bo wiesz, mniej więcej wiemy, jak się tworzy dzisiaj muzykę, ile powinna trwać minut, po ilu sekundach powinien się pojawić wokal, jak przyjemne tematy trzeba poruszać, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo pojawienia się w rozgłośniach radiowych. A my porwaliśmy się na tematykę, która przez wielu była uważana jako komercyjne samobójstwo. Okazuje się, że wręcz przeciwnie, że ta prowokacja, ja nazywam to prowokacją, wiesz, ale to tak naprawdę jest takie, trochę taka artystyczna potrzeba wyrażenia kilku rzeczy. Ona odniosła właśnie odwrotny sukces, zainteresowanie takie wielkie i ku mojej uciesze, no pojawiamy się tu i ówdzie, wiem, że też u Kaczkowskiego, bo mi donoszą, tam już była puszczana też, sam chyba tytułowy utwór parę razy był puszczany. Wzbudza zainteresowanie, bardzo mnie cieszy, bo poniesiliśmy wielki trud przy produkcji tej płyty. Nowe przepisy ułatwią i przyspieszą uzyskiwanie odszkodowań za błędy medyczne. Decyzję o rekompensacie w ciągu 3 miesięcy podejmie Rzecznik Praw Pacjenta. Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Bardzo ważny projekt przewidujący dla pacjentów uzyskanie szybko odszkodowania w sytuacji, kiedy w szpitalu doszłoby do błędu medycznego. Obecnie pacjenci, aby móc uzyskać odszkodowanie, muszą dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej, wieloletnie procesy i bardzo kosztowne. Ta ustawa to zmienia, ta ustawa wprowadza szybką ścieżkę. Pacjent w ciągu 3 miesięcy będzie mógł otrzymać należną kwotę odszkodowania, składając wniosek do Rzecznika Praw Pacjenta. Co istotne, ta opłata za ten wniosek będzie wynosiła tylko 300 zł. W przypadku przyznania odszkodowania ta opłata zostanie zwrócona. Co istotne również, pacjent nie będzie musiał korzystać z pomocy profesjonalisty, dlatego że sam wniosek będzie bardzo prosty, a całą procedurę przeprowadzi Rzecznik Praw Pacjenta i oceni przy wsparciu ekspertów, czy doszło do błędu medycznego. A jeśli tak, pacjent będzie mógł liczyć na odszkodowanie w adekwatnej wysokości, w takiej wysokości, jakie są przyznawane kwoty odszkodowań w procesach sądowych. To są bardzo ważne zmiany dla wszystkich, którzy funkcjonują w systemie ochrony zdrowia. Oczywiście najważniejszy jest pacjent i to dla niego są te zmiany, po to, aby móc otrzymać szybko odszkodowanie. Ale ta ustawa mówi również o tym, że za każdym razem, kiedy rzecznik stwierdzi, że doszło do błędu medycznego, placówka medyczna, szpital zostanie poinformowana, co należy poprawić, aby do takich sytuacji nie dochodziło w przyszłości. To jest również ważny projekt z punktu widzenia interesariuszy, lekarzy, pracowników medycznych, bo w takiej sytuacji pacjent, uzyskując kwotę odszkodowania, nie będzie musiał dochodzić swoich roszczeń, na przykład składając zawiadomienie do prokuratury. Rozwiązanie wprowadzające szybką ścieżkę odszkodowawczą jest również korzystne dla placówek medycznych, dlatego że placówki medyczne, współpracując z Rzecznikiem Praw Pacjenta,
udzielając mu stosownych wyjaśnień, gwarantują sobie również to, że nie będą musiały uczestniczyć w procesie sądowym, dlatego że wypłata nastąpi z budżetu państwa, ale jednocześnie ta współpraca z rzecznikiem ma skutkować w przyszłości tym, że tych błędów medycznych będzie mniej, bo rzecznik praw pacjenta za każdym razem wskaże placówce, co należy poprawić, co należy zmienić, aby do takich sytuacji, często tragicznych, nie dochodziło w przyszłości, aby pacjent faktycznie był w placówce i czuł się i był bezpieczny. Na zakończenie zapraszamy na lekcję botaniki z Piotrem Grzegorzkiem. Poznamy poziewnik pstry, Galeopsis speciosa z rodziny jasnotowatych lamiaceł. To 21 gatunek rośliny zielnej w tegorocznym cyklu. Bohatera tego filmu w sporej ilości spotykam na terenie gminy Skawina. Najwięcej stanowisk posiada on w Polsce Południowej oraz na Pomorzu. Zasadniczo góry to jest to, co on lubi najbardziej. Preferuje miejsca wilgotne na skraju lasów. Bywa także chwastem, ale dość urokliwym. Oczywiście w Jaworznie także się widywaliśmy, na przykład w okolicy zalewu Sosina. Charakterystyczną cechą gatunku są okazałe żółte kwiaty z fioletową plamą na środkowej klapie wargi dolnej. Wiele nie trzeba opowiadać o wyglądzie naszego bohatera. Wspomnę tylko, że jest to roślina jednoroczna. Jest to jednak mało znane zioło na naszym Bliskim Wschodzie, czyli w Ukrainie. Odwar z ziela jest lekiem przeciwzapalnym, zmiękczającym, gojącym rany. Inne zastosowania to astma oskrzelowa, bronchit, choroba wrzodowa żołądka. Zewnętrznie leczono nim nawet frunkuły, czyli bolesne, ropiejące czy raki oraz egzemy. Poza tym to znakomita roślina miododajna jako źródło pyłku oraz nektaru. W Skawinie po raz pierwszy udało mi się natrafić na osobnika pozbawionego fioletowej plamy. Na tym tle pojawi się tradycyjna mantra, która kończyła filmy ubiegłorocznego cyklu. Co do reszty, szukajcie, a znajdziecie. W gruncie rzeczy najważniejsze jest wiedzieć, jak ta roślina wygląda, bo nigdy nie wiadomo, kiedy taka wiedza może się przydać. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Jawor Ekspresu. Dziękujemy i do zobaczenia jutro.